Gdyby spróbować połączyć dzisiejszych dwóch bohaterów naszego wieczoru, to znaczy Krzysztofa Zanussiego, rocznik 939, czyli starca, i Andrzeja Żuławskiego, rocznik 940, czyli też starca dzisiaj, ale wtedy młodych, pełnych zapału, debiutujących, tak jak Żuławski, lub przecierających sobie drogę dopiero, tak jak Zanussi, przedstawicieli tej, mówiąc potocznym językiem, później to sprecyzuje, nowej fali, to trzeba by było powiedzieć, że po pierwsze kino autorskie, to raz jako wyróżnik, a po drugie jego konsekwencja, to znaczy, że ci autorzy, bez względu na to, że na przykład trzecia część Nocy Żuławskiego była w swoim czasie bardzo popularna i z jakichś tam przyczyn została ta dystrybucja ograniczona, że najlepiej te filmy były przyjmowane w salach dyskusyjnych klubów filmowych i kin studyjnych, czyli po prostu te filmy wracają między swoich. Ta publiczność, taka publiczność jak państwa, 20-parolatków, oglądała, chłonęła filmy Żuławskiego i Zanussiego w swoim czasie, a Żuławski nawet się szczycił tym. Zanussi był jednym z prekursorów ruchu klubowego w Warszawie, a Żuławski się w ogóle szczycił tym, że mocno poobijany przez władzę i przez cenzurę w Polsce, o czym za chwilę, że w ogóle jego filmy były pokazywane w klubach dyskusyjnych. To tyle podobieństw, a różnice jakie? Ogień i woda. Ogień i woda. To od razu muszę, o tym Państwa muszę uprzedzić, żeby ci, którzy zobaczą film Żuławskiego i im się to nie spodoba, żeby byli pewni, że im się spodoba następny film, który zrobił Zanussi, i odwrotnie. To są zupełnie dwa różne światy i nie tylko w sensie, że tak powiem, istotowym, że to właśnie tak jest, ale w sensie subiektywnego odczucia, dlatego że Andrzej Żuławski, autor trzeciej części Nocy, obwiniany przez całe zresztą swoje artystyczne życie o zbyt barokowy styl przeradzający się w zły smak, zły gust, to odpowiadał, cytuję, ten, kto robi prawdziwą sztukę, to musi być odważny i musi być propagatorem złego gustu, kropka, dobry gust to kolega Zanussi, koniec cytatu. Także niby dwaj bohaterowie, niby lelum polelum, niby to, że obaj reprezentowali to wtedy w kinie lat 70. to co nowe, ale jeden był prekursorem, jednym z heroldów kina moralnego niepokoju. Przepraszam, przeszkadza mi, nie wiem, czy są drzwi sali otwarte, czy jakiś tam pogłos jest szalony. Przepraszam bardzo. Jeden jako herold i orędownik kina moralnego niepokoju, kina, które się chciało zmierzyć nie tyle z kondycją społeczną, co z autoekspresją, ekspresją właśnie etyczną w tej rzeczywistości, powiem półgłosem, dosyć marnej pod każdym względem, w której myśmy wtedy żyli, to Zanussi, to Janusz Kijowski, to Felix Falk, to Wojciech Marczewski, to Agnieszka Holland, to oni. A po drugiej stronie Andrzej Żuławski, który zawsze podkreślał swoją osobność i do przynależności do nurtu, w tym wypadku kina moralnego niepokoju, ale w ogóle do nurtu się nie przyznawał, dlatego że w gruncie rzeczy był przeciwko stadności, tak w głębi serca, a ten dopełniarz moralnego niepokoju, kino moralnego niepokoju, dlatego go
nie interesował, dystansował się wobec niego, że uważał to, cytat, za zgubienie obrazu filmowego na rzecz, jak to powiedział, radiofonii, czyli publicystyki. Zarzut o publicystyczny rodowód tych filmów Zanussiego, Żebrowskiego, nazwiska tego nie wymieniłem, a ważne, współscenarzysta Zanussiego, inspirujący go i przez niego inspirowany, że to nie jest prawdziwe kino, a prawdziwe to on robi kino Żuławski. O skromności Andrzeja Żuławskiego będzie jeszcze trochę na koniec. Na razie o jego zupełnie wspaniałej, kolorowych parentelach rodzinnych, bo jego należał do rodziny wybitnie uzdolnionej. Jerzy Żuławski, autor trylogii fantastycznej, której najbardziej znaną część stanowi Na srebrnym globie, rzecz, którą Żuławski już miał wyreżyserować, kiedy mu wstrzymano produkcję tego filmu i później na zasadzie jakiś znaleźć dokrętek ten film jakoś się, jakby jakiego by to czasownika użyć, nie tyle ocalał, co się szczepił jak gdyby z tych różnych skrawków taśmy filmowej. Ten Jerzy Żuławski, autor oryginalnej trylogii, pisarz znany, Wawrzyniec Żuławski, pisarz i kompozytor, który został w czułej pamięci Taterników jako człowiek, który poniósł śmierć w Tatrach, przepraszam, w Alpach, idąc komuś na ratunek. Juliusz Żuławski, który był pierwszym prezesem polskiego penklubu zaraz po 1989 roku. Wreszcie współscenarzysta tego filmu Trzecia część nocy, Mirosław Żuławski, ojciec Andrzeja, który wcześniej się związał z nowym systemem politycznym w Polsce od uczestnictwa w redakcji Rzeczpospolitej, takiego pisma, które powstało pod auspicjami tego Komitetu Lubelskiego, a później był korespondentem zagranicznym i dyplomatą, przepraszam, przez długie lata, autorem powieści, i tutaj napisał coś z życia, z całą dwuznacznością słowa, o czym za chwilę, coś z życia, mianowicie filtr własnych wspomnień okupacyjnych z Lwowa z wczesnych lat 40. Trudność tego filmu i tutaj, ponieważ tych trudności jest bardzo wiele i nie jestem taki hojny, żeby wszystkie te trudności Państwu rozwikływać, a nuż autor by się obraził, a nuż może bym potraktował to, co subtelne i nieodgadnione, daje tylko główny rys. Trudność tego filmu polega na tym, że on łączy realną sprawę, dokumentalne tło historyczne związane z Instytutem Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami sławnego naukowca Rudolfa Weigla, który ten instytut długo prowadził we Lwowie przed wojną, podczas okupacji sowieckiej krótkotrwałej i, uwaga, wykrzyknik, podczas okupacji niemieckiej. Weigel to wielka postać polskiej nauki, muszę o nim powiedzieć dwa zdania, to znaczy niedoszły laureat Nagrody Nobla. Nagrody Nobla wstrzymanej najpierw przez Niemców, dlatego że nie podpisał, mimo że austriackiego pochodzenia, Volkslisty. Mimo że zgodził się prowadzić ten instytut, był wynalazcą, pierwszym na świecie wynalazcą szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Nie podpisał Volkslisty, mimo że miał austriackie pochodzenie. Powiedział temu Niemcowi, ojczyznę się wybiera tylko raz i tą ojczyzną jest Polska. Niemcy podczas wojny wstrzymali jego kandydaturę do Nagrody Nobla, a później, ponieważ pracował dla Niemców, to komunistyczna władza w Polsce kopnęła go w tej samej sprawie, bodajże w latach 50. i znów Nobla nie dostał. Mniejsi od niego znacznie dostali Nobla, a on nie. Ale zasłużył się bardzo
jako ten, który po pierwsze zasłużył się dla nauki, jako ten, który znalazł po swojej bytności na froncie I wojny światowej i później styczności z okropieństwami II wojny światowej tę skuteczną szczepionkę, a także zasłużył się tym, że bez względu na to, że po wywiezieniu 25 profesorów lwowskich przez Niemców poszedł na pracę dla armii niemieckiej, to prowadził równolegle działalność konspiracyjną, uratował od zagłady, od śmierci wielu Żydów, uchronił młodzież akademicką i gimnazjalną od wywozu do Niemiec, również chronił bojowników ruchu oporu, był w jakiś sposób związany z konspiracją. Ta dwuznaczność, wieloznaczność samej sytuacji, która stała się kanwą dokumentalną, kanwą filmu, była właśnie wpłynęła na zarówno na to, na sposób opowiadania i na problemy, których doświadcza bohater, jak wpłynęła później niestety na odbiór filmu. Mianowicie, że film niektórzy odbierali w kontekście znanej, bez względu na to, że on się we Lwowie ze zrozumiałych powodów nie rozgrywa, ale przez analogię bardzo prostą, wszyscy wiedzieli, że o ten instytut chodzi, to rzecz została przyjęta jako jakiś tam reportaż z przeszłości, którym od pierwszej sekwencji państwo spostrzeżecie, że jako żywo film Żuławskiego nie jest, bo Żuławski wszystko w życiu robił, ale nigdy nie był opisywaczem świata, tylko szarpał rzeczywistość, jeśli tak można powiedzieć. Szarpał, zmieniał, kreował, atakował, ale nigdy nie opisywał. Nie ta kamera, która teraz mnie poczciwie fotografuje, tylko po prostu kreacja i tej rzeczywistości przetworzenie. Bohater jest karmicielem wszy, bo Weigel był prekursorem zastosowania owadów, głównie wszy odzieżowej, jako zwierzęcia laboratoryjnego dla hodowli zarazka tyfusu. I ta idea jest taką siłą napędową całego opowiadania. Nie chciałbym, żeby to państwo umknęło z uwagi na to, że to, co ja mówię w sposób dosyć pospieszny, to jeszcze szybciej, gwałtowniej i niekoniecznie zrozumiale będzie przedstawione na ekranie, więc uwaga. Ta rzecz dotycząca karmienia wszy jest refleksją moralną, którą naprawdę trzeba uznać za coś zupełnie wyjątkowego, bo dzięki niej ta prawie że naturalistyczna dosłowność, która tutaj z ekranu bije, staje się pamfletem na moralną oczywistość, bo to jest taka sytuacja, że karmiciel wszy, bohater, podejmuje pracę dla własnego ocalenia. Zresztą tę pracę, do tej pracy go skłania jego partnerka życiowa, która na pewno nie jest pozytywną postacią. Jest ten bohater wrażliwy, więc wyczuwa razem z tym fizycznym obrzydzeniem psychiczną dwuznaczność tej swojej uprzywilejowanej sytuacji. To okupacja przecież niemiecka. Zaczyna ją analizować pod kątem ostatecznego celu, a cel jest święty, bo z jednej strony lecznicza, życiodajna szczepionka. Ale w pewnym momencie może też powiedzieć jako pedant, że karmienie wszy zarażonych kasa płaci większe pieniądze niż za Rzeczpospolitą. I to wszystko zależy od szczerości wewnętrznej tego karmiciela i od pytań, które on sobie w tej dziwnej sytuacji zadaje. W pewnym momencie ten karmiciel przegląda się jako egoista w lustrze i zobaczy tam altruistę, bo pracuje dla szczytnego celu. Ale czy tylko dla tego ogólnospołecznego, weiglowskiego celu? Nie. Pracuje dlatego, że zapewnić byt swojej rodzinie. Więc
Insekty same w sobie są obrzydliwe, ale karmię się po to, żeby zagwarantować jakość przyszłej szczepionki. Im lepiej nakarmiona wesz, tym większa szansa ocalenia społeczności przed chorobą i też większa, większy komfort samego bohatera. Insekty są więc wartościowane moralnie. A gdy się już je obdarzy znakiem plus, to diabeł podpowie, że to cel uświęca środki. Karmicielstwo insektów tutaj w tym filmie może być odczytane w dosłownych medycznych kategoriach, tylko że wtedy, uwaga, może się komuś powiedzieć zdanie, tak jak laborantce w jednej z najpamiętniejszych scen filmu, że to insekty, przepraszam, że to nie insekty potrzebne są ludziom, lecz ludzie wszą. I ta dwuznaczność, ambiwalencja, brak możliwości wyjścia z tego napędza problematykę moralną filmu, który właśnie dla eksponowania tej sfery i dla zanurzenia akcji w codzienności okupacyjnej, bardzo ważna rzecz, patrz kanał, patrz popiół i diament, patrz heroika, część druga, bo część pierwsza to oczywiście troszkę mamy codzienności, ale chodzi o to, że codzienność okupacyjna przez szkołę polską nie była zwykle pokazywana, tylko się zamykała w obrębie gestów. Gestów, zwykle romantycznych gestów, a czasem gestów postaw prześmiewczych. Natomiast tutaj jest pokazana ta codzienność okupacyjna, z której się rodzi jakiś wybór albo brak wyboru. Czyli ten film, który gdzieś tam, o czym za chwilę hasa w przestworzach, buja, kołysze tym statkiem wielkim jak po oceanie, mimo że sam Żuławski twierdzi, że dla niego forma jest najważniejsza i pojazd musi mieć najpierw fundament, żebyśmy przez 2 godziny wytrzymali. Ale to kołysze niesłychanie, Państwo zobaczą, od pierwszej do ostatniej sceny, nie mówiąc o sekwencjach, to tutaj jest ta sprawa tej codzienności okupacyjnej jest wysforowana na pierwszy plan i nie trzeba udawać, tak jakbyśmy, do czego bylibyśmy skłonni, że bohater jest rozdarty przez malignę, bo jego straszliwy niepokój to jest przecież, to są elementarne pytania o prawo do życia. Jak to się ocali, czy jak to jest, że ty się ocaliłeś, a ktoś zamiast ciebie został niewinnie wtrącony do piwnic gestapo? O miarę egzystencji. Czy ty jest rzeczywiście ważniejszy dla sprawy pisanej z dużej litery niż ktoś inny, prawda? Przeciętnie żyjący dla swojej rodziny bez tych serwitutów, nie tyle serwitutów, co właśnie profitów, ktoś nieznany. I kim jesteś ty, który w środku okupacyjnej nocy, w godzinie czyjejś desperackiej walki, chcesz dać kartki szczęście żywnościowej swojej kobiecie i dzieciom? Więc tego typu pytania są niewątpliwie wynalazkiem Żuławskiego. A analogie obrazowe, tak jak chłopak, który w białym płaszczu biegnie ulicą w rozpaczliwej ucieczce, potyka się i upada na śmietnik, czyli patrz, popiół i diament, a inny, który biegnie klatką schodową, z której nie ma wyjścia, to przecież jest znowu analogia do pokolenia. Chciałby czytać Żuławski historię swoich ojców, pokolenia ojców, zarówno przez pryzmat swojej własnej wrażliwości, jak przez odniesienie do tego wcześniejszego kina. Nie bardzo mu się to udało, bo film, który miał wielu kibiców, to miał równocześnie wielu wrogów. Pisali oni, że być może reżyser jest dobrze młodym, zapowiadającym się reżyserem, ale dlaczego ci bojowcy z lat 40. są upozorowani na romantyków z okresu Wiosny Ludu? Dlaczego mówią do siebie cytatami z Biblii i wierszami?
dlaczego na najwyższym patosie zawsze, dlaczego ktoś tam, tata bohatera, na widok syna wpadającego z zakrwawionym palcie do domu, proponuje mu wspólną grę na skrzypcach. Takie sceny będą. Kto to zaakceptuje razem ze całym światem Brzułaskiego, to zaakceptuje. A kto się przyjrzy temu i zapyta dlaczego, zada to prostoduszne pytanie, nie będzie zadowolony, podobnie jak ktoś, który jeden z widzów, który dostrzega, że kiedy karmiciel wszy, chcąc się uwolnić od swędzenia, staje nagi, to staje upozowany na antyczny posąg. Takich scen jest bardzo dużo. Są zarzuty pod adresem aktorów w głównej roli kobiecej, Małgorzata Braunek, przez jednych wielbiona właśnie za tą rolę, przez innych krytykowana, bo albo rodzi, albo spazmuje, cytat, albo z kamiennym wyrazem twarzy mówi jelitkach wszy. Długo oglądamy poród i ten poród jest jedynym wątkiem naturalistycznym, ale naturalistycznym zarazem u autora, który, proszę Państwa, który rzeczywiście te rzeczy miesza. Owszem, on daje studium postaw ludzkich. Można z tego wyłowić postać głównego bohatera, który zdolny jest nie tylko do pracy zarobkowej, ale do poświęcenia życia. Jest postać ojca Michała, który nie może doświadcza rozpadu elementarnych wartości. Jest postać dowódcy grupy nie na próżno nazywanego ślepym, który też ma w tej rzeczywistości swoje miejsce. Jest filozof i poeta, ten, który się załamie i który mówi, przecież muszą istnieć jakieś zasady, jakieś prawa, tak nie można. Więc te pewne rzeczy od strony pojęciowej są, współgrają z tą refleksją moralną, o której przed chwilą mówiłem, ale wszystko to jest w gorączkowym, spazmatycznym rytmie, w jakimś szaleństwie obrazów, które w dodatku nie zawsze przynajmniej dla tych uważnych widzów, nawet życzliwych, nie zawsze były przekonujące, przekonywające, przez to, że odwołują się na przykład do apokalipsy, a jak któryś z życzliwych Żuławskiemu krytyków napisał, nie ma apokalipsy bez Boga. Apokalipsa w świeckim, a zwłaszcza potocznym rozumieniu, to jest tylko retoryka, której tutaj u Żuławskiego jest bardzo dużo. Musi być za tym uniwersalizm przesłania, a tego uniwersalizmu przesłania liczni, jak powiadam, życzliwi, bo cytuję dużo życzliwego Żuławskiemu krytyka, komentatora, nie dostrzegli. Żuławski to w ogóle narcyz skandalista, ponieważ się więcej tutaj nie pojawi. Tu niechby się pojawił do Państwa, żeby przyjechał, ale mówię o Akademii Filmowej, u nas się nie pojawi na Akademii Filmowej. To człowiek, który twierdził, że jak tylko zadebiutował, że najlepsze filmy telewizyjne, jakie zrobiono w Polsce, to zostały zrobione przez niego. Zwierzał się, że Andrzej Wajda, u którego niedawno jeszcze przy Popiołach był asystentem, jak zobaczył trzecią część nocy, powiedział: Boże kochany, ja teraz będę musiał kręcić takie filmy jak Andrzej Żuławski. O Zanussim, że Zanussi sobie niedobrego smaku, no to marginesy wspaniałej wielkiej twórczości. I później te filmy, które zrobił w Polsce, mu nie wyszła Historia z diabłem, ni to horrorem, ni to filmem historycznym, nie wyszło mu na Srebrnym Gulowie. Miał kłopoty już to z władzą, już to powiedzmy półgłosem, z przekroczeniem budżetu, a to nie rzecz polityczna. Z trudem mu szło w Polsce, osiągnął sukces we Francji. Jak Państwo wiecie, partner życiowy Sophie Marceau,
jak zrobił film Najważniejsze to kochać, Len Portance te me, w połowie lat 70. to Romy Schneider z nagrodą, jak zrobił Opętanie, Possession to Izabela Gianni, jak zrobił Femme Publique, La Femme Publique, Kobietę Publiczną, to Valérie Caprisky, która dostała za to nagrodę. Było tego dużo, ale wszystko to było skandalizujące i jeśli w jednym z francuskich filmów właśnie ktoś się tam odżywia mięskiem z zabitych kochanków, to chyba w Opętaniu, no to nie dziwmy się, że w Polsce później nakręcił Szamankę, gdzie jedną gdzie kulminacyjną sceną, w której kulminacyjną sceną filmu jest nie tylko przeoranie piłą czaszki ludzkiej, ale wyjadanie muszczku łyżeczką smacznego. Więc ten ten styl, a gdyby mi Żuławski to jest, słuchał, to by powiedział to za zawsze. Tak, na herbatę, krytyku na herbatę, na ciepłą herbatę, na kawkę, bo nie wiesz, co to sztuka. Prawdziwa sztuka to krzyk, to cierpienie, to krew, krwi. Parę litrów państwo tutaj też zobaczycie na ekranie, tutaj też będzie. Więc taką też funkcję spełniają powieści pisane przez Żuławskiego. Jest ich wiele, mają charakterystyczne tytuły. Też nie powiedziałbym, żeby przypominały rozkład jazdy na przystanku tramwajowych. A to W oczach tygrysa, a to Małpa o krwawiącym sercu, a to znany części może z państwa skandalizujący Lity Bur, w którym cała Warszawka jest opisana, może i dobrze dla Warszawki, że jej się trochę dostało. Ostatnia powieść wydana pod też apetycznym tytułem Nocnik kosztowała artystę głośny proces z Weroniką Rosati i złośliwie przebąkiwali, że to proces aranżowany przez obie strony dla reklamy. Ale gdy tak lekko sobie mówię o tym Żuławskim właśnie, który i tutaj w sposób przedziwny łączy elementy ozdobniki literackie, jakąś kwiecistą mowę z naturalistycznymi obrazami, a których gdzie indziej mocno naciska pedał i skandalizuje. Jeśli mówię o tych jego właśnie ostatniej powieści, którą jak przeczytać wbrew tytułowi, to okazuje się, że tam wpisane w to jest ludzki niepokój, a może nieszczęście, to jak tak pogrzebać, to się znajdzie więcej i więcej wartościowego, niż by to wynikało z tej warstwy, której tutaj z braku czasu nie analizuję, która jest obliczona po to, żeby pani, jeśli nie kupili tego, to powiedzieli, no coś niesamowitego, wiesz co widziałam wczoraj. O to mu chodzi. W istocie rzeczy, bez względu na to, że atakuje publiczność, to w końcu zostaje sam ze sobą i deklarując, że dobry smak dowodzi bez siły artysty, a zły smak stanowi często potężną broń w jego ręku, to powiedziałbym, doceniając, a raczej widząc podszewkę tego, te wszystkie twórcze przecież niepokoje i poważniejsze rzeczy, niż by to wynikało z różnych niezamierzonych śmieszności wybitnego w końcu filmu, patrz początek mojej wypowiedzi, jakim jest trzecia część nocy, to powiedziałbym na użytek naszego spotkania w październiku 2011 dokładnie to, co napisałem równo 40 lat temu na łamach tygodnika Literatura, że z tym złym smakiem jako potężną bronią artystyczną to jest tak często, ale nie zawsze, a reszta tak była, tak jak kiedyś była, tak dzisiaj jest milczeniem. I że Andrzej Żuławski ma miłosny stosunek do własnych utworów, wobec tego zmilczmy, bo miłość nie toleruje natrętów. Jest coś takiego, że on jest, że z tym wszystkim, z tym swoim wystudiowanym na pokaz, a też prawdziwym szaleństwem, jest samotny. Zanussi, rzecznik, jak mówi Żuławski, dobrego smaku.
który pochwalił mnie, by mnie za to, że jestem w marynarce, ale zganił za to, że nie mam krawata. Nikt go nie widział inaczej ubranego przecież. Zanussi debiutował bardzo interesującym filmem Śmierć prowincjała, a powiedzenie o filmie traktującym o zderzeniu młodości ze śmiercią, powiedzenie, że interesujący, to tak jak gdyby na użytek jakiegoś biuletynu, a nie na użytek wymagającej publiczności, ale to tak właśnie jest, że ten film już zwrócił uwagę na Zanussiego. Później przyszły następne, zwłaszcza Struktura kryształu debiutancka, która była nową w naszym filmie. I później przyszedł po moim zdaniem nie tak bardzo udanym filmie Życie rodzinne, przyszła właśnie Iluminacja z roku 73, która była, traktowała, jak Państwo zobaczą od razu, o idei poznania i jego granicach, poszukiwania sensu życia przez człowieka, cały Zanussi w tym, i która była w dosłownym tego słowa rozumieniu przejawem kina, filmu autorskiego, bo trzeba zwrócić uwagę na niecodzienną w ówczesnych warunkach akceptację szkicowego projektu, a nie scenariusza przez 33-letniego autora filmu. Takich rzeczy wtedy nie bywało. Trzeba było przynieść walizkę. Nad tą walizką siadywał cały zespół. Zespół decydował się, czy to oddać do dalszej weryfikacji. Później przychodzili komisjanci różni z komisji kolaudacyjnej. Po kryjomu dzwonili do Komitetu Centralnego Partii, żeby uzgodnić, czy to może w ogóle przejść. Patrz perypetie filmów Andrzeja Żuławskiego, o których powiedziałem en passant, ale przecież to jego życie było. Krwawił, prawda? Jak nie mógł zrobić, jak jeden film poszedł na półki, a drugiego mu nie dali dokończyć. A tutaj Zanussiemu się udało coś takiego. Rzadka możliwość osobistej wypowiedzi o świecie. I film nie tyle filozofujący, co filozoficzny po prostu. Zanussi stwierdził, że używając tytułu słowa iluminacja, chcę podkreślić, że wysiłki umysłu nie są warunkiem wystarczającym dla osiągnięcia oświecenia, że człowiek musi przebyć wiele prób i doświadczeń, aby przybliżyć się do prawdy. Sama wiedza mu nie wystarczy. I ten główny sens filmu i opowiadania o życiu, mówi Zanussi, polega na zwróceniu uwagi na potrzebę poznawczej postawy wobec świata. Dlatego właśnie film składający się jak gdyby z dwóch części, to Państwo muszą od razu się do tego przyzwyczaić, zrobionego w impresjonistycznym stylu opowiadania o życiu bohatera, wchodzącego w świat, powoli przechodzącego różne progi życiowego wtajemniczenia, a z drugiej strony konfrontacji tego ze światem nauki, to mu narzuciło oryginalną metodę realizacji, mianowicie te sceny z naukowcami, którzy tutaj występują, z przedstawicielami świata nauki, były improwizowane, i czy ze studentami, były robione na 16, lekką bezszmerową 16, później przekopiowano je na barwny negatyw 35 mm. I tak też w 35 mm były robione sceny aktorskie, zbiorowe, plenerowe, czyli jak gdyby taka półdokumentalna inscenizacja, a nawet być może oświatowa. I tutaj też Państwo, jak wyjdziecie oszołomieni, chwiejący się na nogach z trzeciej części nocy, pytając, kim jest Michał I, kim jest Michał II, a dlaczego Helena tak zrobiła, a nie inaczej, to tutaj nagle wchodzicie Państwo tak jak gdyby w akademicki, uniwersytecki wykład o sensie życia, w którym, nawiasem mówiąc, zobaczycie wielkie postaci ówczesnej nauki, profesor Władysław Tatarkiewicz, który tłumaczy za świętym Augustynem tytułowe pojęcie iluminacji,
jest profesor Włodzimierz Zon, wybitny astronom, który był czołowym popularyzatorem nauki. Jest profesor Birula Białenicki, fizyk teoretyk, który w Ameryce wtedy pracował. Jest młody jeszcze, a dzisiaj znany profesor Łukasz Turski. Jest barwna postać z pogranicza środowiska naukowego i artystycznego. Profesor fizyk teoretyk Włodzimierz Zawadzki. I to wszystko jest jedną częścią filmu, o której przerażony, chyba szczerze, jak znam jego mentalność, a szczerze też nieznoszący Zanussiego, krytyk nieżyjący już dzisiaj, bardzo głośny, Zygmunt Kałużyński, napisał na łamach Polityki, że on się strasznie tego boi, bo nawet w czołówce filmu występuje Zakład Teorii Ciała Stałego Instytutu Fizyki Teoretycznej, że on jako kinoman to w ogóle tego nie ścierpi i nie może. To była uwaga rzucona żartem, a jednocześnie był przytyk pod adresem Zanussiego, według wielu niesłuszny, a niestety krytyk, o którym mówię, nie zasłużył się dobrze, przebacz Zygmuncie, mówię do nieżyjącego, rozwojowi kina polskiego, mianowicie źle o tego typu poszukiwaniach, o samych poszukiwaniach, które Zanussi tutaj uruchomił w tej warstwie paradokumentalnej. Prawdą jest, i to jest charakterystyczne tutaj, zrobię dosyć ważny nawias, nie ruszając sprawy kina moralnego niepokoju, ale jak Państwo się zetkniecie z takim określeniem inwazja ekranowych docentów, to ono się właśnie bierze z filmów Krzysztofa Zanussiego i Edwarda Żebrowskiego, ale przede wszystkim z przekonania, które chyba obaj wyznawali, mianowicie, że w tym świecie współczesnym naukowcy są autorytetami, którzy są przewodnikami, jak gdyby, bez słowa jak gdyby nawet, są przewodnikami po życiu, w tym wypadku po labiryncie życia, nie społecznego, czy po labiryncie życia. Z perspektywy dzisiejszej to mogę Państwu powiedzieć rzecz bardzo prostą. Dlaczego ci naukowcy, których tutaj pełno na ekranie i pełno też pierwiastków, refleksji nad pierwiastkami wiedzy, nad biologią, przede wszystkim nad fizyką, później nad biologią, później nad medycyną, później znów nad fizyką, do której bohater wraca, nad filozofią, której bohater jako, czy sam reżyser, jako zwolennik nauk ścisłych, w nawiasie już jeden otwarłem, starzec, żeby udało mi się zamknąć te nawiasy, więc, ale muszę ten nawias, sam Zanussi, nastolatek, zaczął studiować fizykę. Jak się dowiedział, że Roman Ingarden prowadzi w Krakowie filozofię, to zapisał się na filozofię. Wreszcie wylądował w Szkole Filmowej Łódzkiej i to, jak pisze w historii filmów dowcipnie Tadeusz Rubelski, dziwnym trafem była jedyna uczelnia, którą Zanussi skończył, magister, on, który powinien być dawno profesorem, prawda? Tu zamykam nawias. A tamten dotyczący tych autorytetów naukowych, to się tłumaczy bardzo prosto. Mianowicie, to był świat, dzisiaj mamy świat rzekomych autorytetów. Bardzo niewiele w życiu społecznym jest autorytetów, zwłaszcza, że wszystko jest zdeprawowane, żeby nie powiedzieć zanieczyszczone przez politykę. Natomiast w tamtych czasach to był ugór. Ugór, na którym wyrastał budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii, później Komitetu Centralnego, później samolot, który spływa z Breżniewem jako żywo nieautorytetem, i szukano tego autorytetu w sferze czystego poznania, abstrakcji, pewnego rodzaju abstrakcji, humanistycznej abstrakcji, jeśli można powiedzieć. Bo konfrontacja tego świata bohatera ze światem
nauki polega na tym, że on sobie jakoś żyje, proszę zwrócić uwagę, jak ja to formułuję, nie, że on żyje, tylko sobie jakoś żyje, ciach, ciach, jeden obrazek za drugim idzie, a tutaj te problemy natury poznawczej jak gdyby go otaczają i go formują. Więc to pójście w stronę nie tylko nauki, ale naukowców, tak się tłumaczy. Natomiast sprawa z nauką, no to jest oczywiście tutaj znowu wątek moralny, taki jak na przykład ta, zobaczcie Państwo dyskusję studentów fizyki o odpowiedzialności, której oni nie, za swoje badania, które oni niespecjalnie chcą sprostać. Nauka byłaby odpowiednikiem religii we współczesnym świecie, wykrzyknik, znak zapytania, naukowcy mieliby być kapłanami czy jakimiś mandarynami. Możliwe, że tak. Natomiast ta tytułowa iluminacja jest przejęta od świętego Augustyna, o której mówi w filmie profesor Tatarkiewicz. I żeby rozszerzyć tę iluminację, wskażmy na jej takie dosyć prowizoryczne istnienie w filmie tego pojęcia, które jest pojęciem oświecenia przez łaskę, ale jest wzięte od świętego Kościoła katolickiego, Nubijczyka, żyjącego w IV wieku, który miał wcale burzliwy żywot, który od Kościoła odstąpił i później dopiero z powrotem do niego wrócił, jak syn marnotrawny, ścigając innych grzeszników, i który był, uwaga, zatrzymany kadr, zatrzymajmy ten kolejny wywód dotyczący przyszłości biologii czy przyszłości fizyki, że sam święty Augustyn, jakby wynalazca, autor terminu iluminacja, był przekonany, że ona się dokonuje przez intuicję. Że umysł nie musi badać rzeczywistości, tylko że jak gdyby z tą prawdą objawioną przez Boga, pisanego z dużej litery, nie tak jak to dzisiaj się robi, i z wykrzyknikiem, że jest mu dana. I według Augustyna natura człowieka przejawia się nie w tym, co wie, czyli nie w tym, co chciałby osiągnąć nasz bohater, lecz w tym, czego chce. A tu rzeczywiście bohater idzie tym śladem, szuka poszukiwania. Ale tutaj nie ma tego momentu, od razu trzeba uprzedzić, bo go być nie może. Patrz, początek bardzo ładny i koniec bardzo ładny filmu, którego nie zdradzam oczywiście, że tutaj nie ma tutaj tego spełnienia poznawczego nie ma, i to, że bohater miota się między zakładem psychiatrycznym jako obserwator straszliwych eksperymentów, a salą, a laboratorium fizycznym, a uwaga, celą eremity. Ci, jeśli ludzie przychodzą do zakonu, to widocznie ten zakon jest im do czegoś potrzebny, powiadają mu. To wszystko jest wyrazem poszukiwania, a nie jest sumą, która by pozwalała świat zamknąć w szufladzie, na szczęście dla nas, bo cóż to byłby świat, o którym wszystko wiedzielibyśmy. Tylko tępi schematycy mogą być posiadaczami takiej prawdy, prawda? I na szczęście dla nas, jako odbiorców filmu, że nie wszystko jest wywalone, kawa na ławę, jako coś do wierzenia, co bohater za pośrednictwem kontaktu z uczonymi mężami posiadł jako wiedzę tajemną, tylko to jest znowu i tutaj nieoczekiwana zbieżność z Żuławskim, tak różnym od niego, jakaś gorączka, jakaś ukryta gorączka. Zresztą bohater Zanussiego też jest w biegu. Jest tutaj inny problem, który dotyczy, w jaki sposób kina moralnego niepokoju, którego Państwo nie znają,
jeszcze i którego nie jest moim zadaniem, żeby wchodzić w to, a tym bardziej z wielkim kwantyfikatorem to opisywać wszędzie, zawsze, każdy, tego nie mówmy. Ale jest tutaj taki problem wypowiedzi artystycznej ja i świat. Czesi, jeśli państwo lubicie filmy czeskie, dajmy na to Formana, Miłość blondynki, prawda? Czarny Piotruś albo Mencla, Pociągi pod specjalnym nadzorem, opisują tego chłopca, Milosza Hrmę, który się znalazł w takiej sytuacji. I to idzie. To nie jest przypadek Zanussiego ani jego kolegów. Przypadek Zanussiego i jego towarzyszy z tamtych lat jest taki, że jest ego, ale dość powiedziałbym, nie tylko ja zresztą, o czym za chwilę, anonimowe ego i świat. Jest konstrukcja ja i świat. To znaczy, że ja tych poszczególnych rzeczy, tych foteli przed sobą, pańskiej siwej brody, pani koloru sukienki, tego w jaki sposób panie się uśmiechają albo jak ktoś reaguje. Ja tego nie postrzegam, tylko ja wcześniej jeszcze albo cały czas, a i później rozumuję tak jak ten bohater w kategoriach ja versus świat. No, jest to rzecz bardzo ryzykowna w sensie artystycznym, bo tutaj ta prowizoryczność głównego bohatera, zamierzona wątłość jego psychologicznej sylwetki, która współgra z migawkowym, skrótowym, impresjonistycznym sposobem obrazowania, jest oczywiście, mieści się w jakimś takim języku, w samym języku filmowym tamtych czasów. Oczywiście zarzut, że ten bohater jest kukiełką, jest o tyle bezzasadny, że przecież w powiastce filozoficznej, dajmy na to Candide Voltaire'a, też nie jest osobą w takim sensie psychologiczno-moralnej charakterystyki, jakbyśmy, do której byśmy przywykli, tylko raczej jest też ta konstrukcja ja i świat zanurzona. Ale ten problem podczas oglądania filmu i zwłaszcza po tym, jak się wyjdzie z kina, w jaki sposób do nas dociera, jak to właściwie jest i czy to w ogóle jest możliwe. Problem przywoływany tutaj nie bez powodu, bo w iluminacji oprócz kilku scen takich z mięsa, z obserwacji, bo przecież to doskonały obserwator, co pokazał Zanussi w takich filmach Za ścianą, czy Barwy ochronne, prawda? Czy w Cwale, że potrafi obserwować, robi to przenikliwie i sarkastycznie w dodatku. To nie jest takie poczciwe ciumcianie, tylko to jest ostra obserwacja, że właściwie z tej iluminacji od strony czysto obrazowej zostaje nam jedna znakomita zresztą scena pochodząca z osobistego, dramatycznego przeżycia, scena w schronisku, wtedy, kiedy takie słabe, pełgające światło wyławia w ciemności wstrząsające znalezisko. Nawias, jakoś się to dziwnie plecie, otwórca głównej roli w tym filmie Stanisław Latało zginął tragicznie w górach kilka czy kilkanaście miesięcy po realizacji tego filmu. Niektórzy, to przede wszystkim zmarły niedawno, a wtedy udzielający się jako krytyk filmowy Krzysztof Teodor Teplic, zwracali uwagę na tę trudność, mówiąc, że nazywając go nawet błędem w sztuce. Teplic pisał, że być może niewiele można powiedzieć na temat życia w ogóle. Materiałem sztuki nie jest bowiem życie w ogóle, tylko plątanina konkretnych, jednostkowych, ludzkich losów. A tutaj niekoniecznie to mamy. Nie mówię, że tego nie mamy, dlatego że w życiu bohatera się bardzo wiele dzieje. Ale raczej jest konstrukcja czysto
czysto pojęciowa, to znaczy można by powiedzieć istota ludzka, jednostka ludzka wobec tajemnicy świata. Czy nie powiedziałem o Zanussim za dużo pytań nie postawiłem, a za mało komplementów, laurek i czegoś tam jeszcze. Jeśli to tak było, to zrobię to bezkarnie, bo Zanussiemu nie udała się sztuka unicestwienia mnie, która miała miejsce we wczesnych latach 90. jak kierowałem Instytutem Polskim w Moskwie. Z Moskwy pojechaliśmy na jego zamknięcie, jego retrospektywy do miasta odległego 300 kilometrów. Stanąłem wobec takiej publiczności, jak Państwo, zainteresowanej filmem na scenie. Powiedziałem to, co słodkie, to, co kremowe na temat Zanussiego. Uprzedziłem też, że jego twórczość jest kontrowersyjna, jak każda twórczość wybitnego twórcy. Wtedy kątem oka zobaczyłem, że mistrz niekoniecznie jest zadowolony z drugiej części wypowiedzi. Wolałbym, żeby sekwencja kremowo-tortowa była dłuższa od tej drugiej. Siedzieliśmy do samochodu i po dłuższej chwili milczenia Zanussi powiedział: wie pan się wyraził o mojej twórczości, że ona jest bardzo dobra, ale ma swoje takie punkty, które są dyskutowane. To ja bym teraz chciał powiedzieć panu, co ja sądzę o pana pisarstwie. Siedziałem w wąskiej przestrzeni z Zanussim. Przestraszyłem się, bo to człowiek inteligentny i bystry. Pomyślałem sobie, że już po mnie, a do Moskwy 3 godziny jazdy. Spojrzałem w górę i tam prawdzie nie główny anioł, bo ten się nie zajmuje taką bzdurą jak pisanie o filmie, ale jakiś taki podopiekun krytyków filmowych. Jak na niego spojrzałem, to wylazł za chmur, spłynął na ramiona kierowcy i powiedział: wjeżdżaj w to. I kierowca wjechał w oleistą plamę. Zrobiliśmy 180 stopni na śliskiej jezdni. Bladzi ze strachu wyskoczyliśmy z samochodu i nigdy nie dowiedziałem się już, co Zanussi myśli o moim pisaniu. W związku z tym teraz bezkarnie, choć do internetu, mogłem powiedzieć parę uwag, znaków zapytania mnożyć przy jego znakomitym filmie, który, uwaga, tak jak trzecia część nocy, zrobił furorę, bo był jednym z najbarwniejszych, trzecia część nocy, a ten jeden z najpoważniejszych, jakie w ogóle nakreślono. O Żuławskim wiadomo, że siedzi pod Warszawą i medytuje o życiu gorzko i z niechęcią do ludzi. W każdym razie tę niechęć objawia w pisaniu. A co robi Krzysztof Zanussi? Leci samolotem teraz. A skąd to wiem? Po prostu nie może być inaczej. Krzysztof Zanussi żyje w samolocie. Prawdopodobnie jest koło Acapulco w tej chwili. A jak wróci, to w środę leci do innego miasta. Czyli co? Czyli to wcale nie jest tak, że film młodego człowieka z roku 73 to jest tylko taki wykład o życiu w ogóle, tylko pod spodem jest jakiś wielki niepokój, który gna człowieka i ten twórczy niepokój, który się objawia zarazem w twórczości artystycznej i w życiu osobistym, jest akumulatorem. Dziękuję Państwu.